Wiecie, że statystycznie każdy z nas zjada 100 kg ziemniaków rocznie, w różnej postaci, ale nigdy na surowo, bo przecież wszyscy wiedzą, że jak się zje surowego ziemniaka, to będzie bolał brzuch i dostanie się gorączki. Tymczasem w medycynie naturalnej od setek lat sok z surowego ziemniaka stosowany jest jako skuteczny środek na wszelkiego rodzaju problemy z przewodem pokarmowym. A co najważniejsze, udowodniono, że sok z ziemniaka zabija bakterię Helicobacter pylori, właśnie tę, którą uważa się za promotora przewlekłych stanów zapalnych żołądka. Łącznie z nowotworem. Zabija nawet te bakterie, które uodporniły się na działanie antybiotyków. I to bakteriobójcze działanie soku z ziemniaka wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród naukowców. Na Uniwersytecie w Manchesterze popełniono nawet rozprawę doktorską na ten temat, i również w tej publikacji jednoznacznie potwierdzono lecznicze działanie tego soku. Ale zanim pobiegniecie do sokowirówek i zaczniecie pełnymi garściami czerpać z ziemniaczanej medycyny ludowej, poczytajcie trochę na ten temat i zwróćcie uwagę, że ziemniaki mają również swoje ciemne oblicze. Jest nim solanina i jest bardzo toksyczna dla człowieka. Najwięcej solaniny znajduje się w niedojrzałych zielonych częściach ziemniaka, w kiełkach i tuż pod skórką. Jest to związek wytwarzany przez ziemniaka najprawdopodobniej jako substancja obronna, a jej ilość w ziemniaku wzrasta, gdy zostanie on uszkodzony, zaatakowany przez choroby lub wystawiony na światło. Nawet takie sklepowe światło. Więc niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na sok z surowego ziemniaka, czy na kluski śląskie, zawsze zadbajcie o to, aby ziemniaka dokładnie obrać i usunąć wszystko co zielone, każde ciemne oczko i oczywiście wyrzucić kiełki wraz z tą częścią kiełka, która znajduje się wewnątrz ziemniaka. I jeszcze dobrze byłoby, gdyby ten ziemniak pochodził z ekologicznej uprawy bez glifosatu i takich tam. Wiecie, że sok z ziemniaka można już kupić w sklepie i to nawet ekologiczny. Co o tym sądzicie?